Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj nie ma vloga. Nie ma vloga, dlatego że postanowiłem, że sobie porozmawiamy trochę. Wiem, że ostatnio mówiłem, że pod każdym filmem będę odpowiadał na 3 pytania, ale nie zawsze mi się chce po vlogu jeszcze odpowiadać na pytanie, no bo po co, jak można sobie w jednym filmie fajnie z wami porozmawiać. A więc zaczynamy, przygotowałem 10 pytań pełnych kontrowersji, pełnych... czegoś tam jeszcze. Także jeśli jesteście zainteresowani, to... zaczynamy! Pierwsze pytanie, czy myślałem o kolejnym tatuażu? Jak wiecie, na pewno wiecie, osoba, która to zadała, musiała mnie nie oglądać, tak myślę. I zastanawiam się tutaj nad szyją lub nad dłonią. Wiem, że dużo głosów było, nie rób tego, Luka, nie rób tego na szyi, ty kryminalisto, jak ty będziesz wyglądał jak ostatni łajdak? No i chyba trochę mnie to przekonało, szczególnie, że moja babcia powiedziała: rób sobie, wnusiu, na dłoni, ale gdzież na szyi, nie rób tego, nie rób z siebie dziwaka, powiedziała. No i ja powiedziałem: dobrze, dobrze, nie zrobię na szyi. Czyli najpewniej następnym moim tatuażem będzie coś na dłoni. Mam pewien projekt, jest to troszeczkę związany z Angeliką, ale to jeszcze tego nie powiem. Na pewno będzie fajny, mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście na pewno się pierwsi dowiecie, bo zabiorę ze sobą kamerę jak zawsze. Kolejne pytanie, które na live'ach, które na Instagramie wzbudza wiele kontrowersji. Otóż, czemu Luka nie nagrywa ze swoim tatą? Gdzie twój tata? Nie masz taty? Zostawił cię, bo jesteś beznadziejny? Nie, mój tato żyje. Mój tato się mną interesuje. Mam ojca. Wszystko jest na swoim miejscu, po prostu nie wiem, dlaczego nie nagrywam go. Pewnie by nie chciał nawet, żebym go nagrywał, ale chodzi o to, że my się spotykamy zawsze wieczorami, gdzie nie biorę kamery, nie biorę aparatu, w ogóle nie nagrywam vloga w tym momencie. Ale kiedyś na pewno na vlogu powiem: tato, przywitaj się z widzami, bo oni myślą, że ciebie nie ma, że ja sobie tego wymyśliłem, tatę, a tak naprawdę nie mam taty i dlaczego ja nie mam taty, tato? Więc mam nadzieję, że już niedługo zobaczycie mojego tatusia na moim vlogu, żeby wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. A na razie zostawcie mi to, żeby go namówić. Kolejne pytanie, jaka sytuacja w życiu ciebie, Luka, zawstydziła najbardziej? I pamiętam jedną sytuację, nie wiem, naprawdę nie wiem, czy powinienem to mówić, ale powiem, no skoro zapytaliście mnie, to dlaczego mam nie powiedzieć, tylko prawda na tym kanale się liczy. Otóż jak miałem 7 lat, kupiłem mojego psa Chi. Nie 7, 9. Jak miałem 9 lat, kupiłem swojego psa Chika, który jest do dziś, który do dziś żyje. No i wyszedłem sobie z nim na spacer. Wychodziłem z takim szczeniaczkiem, no może on już nie był szczeniaczkiem, może miałem go już około 2-3-4 miesiące. No i zapomniałem się wysikać przed spacerem i rozumiecie, byłem po prostu z psem, chodziłem na spacerze, było fajnie i w końcu, kurde, Luka pomyślał: chyba nie wytrzymam, chyba się zleję w gacie. Walczyłem z tym, walczyłem, próbowałem, niestety poległem. Niestety poległem. No zasikałem się w gacie, no co wam więcej będę mówił. Próbowałem z tego wyjść i po prostu mojego psa wziąłem na wysokość mojego pasa i udawałem: Chico, Boże, czemu ty się zsikałeś? Oj, szybko do domu. Dlaczego to zrobiłeś? Bo jesteś szczeniaczkiem, bo jesteś małym pieskiem, to się zsikałeś. I jakoś wybrnąłem z tej sytuacji, nikt mnie nie nakrył, ale wstyd pozostał do dzisiaj. To trochę tak jak z tą herbatką, którą kiedyś wam opowiadałem, na pewno pamiętacie, więc to jest moja druga zawstydzająca sytuacja w życiu. I teraz kolejne pytanie dla przyszłych youtuberów, dla osób, które chcą zaczynać swój kanał. Co radzisz ludziom, którzy są nowi na YouTubie? Ty czyli wnioskujesz, że po prostu to są ludzie, którzy założyli swój kanał. Co ja radzę? Nagrywajcie. Po prostu nagrywajcie. Bądźcie regularni, nagrywajcie naprawdę, nie wiem, 2-3 filmy w tygodniu. No chociaż wiem, że ja tego nie robię, no, ale nie bierzcie ze mnie przykładu. 2-3 filmy w tygodniu, regularność. Naprawdę wiecie, jak oglądam swoje stare filmy, że... sprogresowałem, jeśli chodzi o zachowanie przed kamerą, jeśli chodzi o jakiś tam luz, więc nagrywać, a nawet jeszcze jak nie chcecie tego rzucać na YouTube'a, to też nagrywajcie przed kamerą i powiedzcie: dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, i wtedy sobie ćwiczcie, wydurniajcie się na maksa, przecież nikt tego i tak nie zobaczy. Bądźcie poważni, dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Bądźcie straszni, dzień dobry, na kanale witam. Bądźcie po prostu jacy chcecie, nagrywajcie, ćwiczcie i na pewno jak wjedziecie na YouTube, będzie dużo łatwiej. Wiem, że to nie jest takie łatwe, wiem, że dużo ludzi zaczyna YouTube'a teraz i naprawdę jest miliard tych YouTuberów, tego wszystkiego, ale jeśli chcecie, róbcie to, nie patrzcie na nikogo, myślcie o sobie, myślcie o swojej przyszłości, bawcie się tym i już nie wymachujcie tyle rękami też na filmach, bo to jest beznadziejne i chore. Tutaj wiadomość napisana od widza.
Chcę rozwijać swoją pasję, ale ludzie się ze mnie śmieją. Co mam robić? W pytaniu, zobacz, jak zadałeś pytanie. Swoją pasję chcesz rozwijać. Nie chcesz rozwijać czyjejś pasji, nie chcesz kogoś rozwijać, chcesz rozwijać siebie. Pierwsze pytanie, dla kogo to robisz? Odpowiedź jest w pytaniu. Dla siebie. Po co chcesz to zrobić? Myślę, że może dlatego, żeby być szczęśliwym, żeby się spełniać. Czyli nadal mówimy o tobie. Chcesz się spełniać, chcesz być szczęśliwy. Nie chcesz, żeby byli szczęśliwi inni. Znaczy nie tym działaniem akurat. Rozwijmy to dalej. Czy krzywdzisz kogoś tym, że spełniasz swoje marzenie? Jeśli twoim marzeniem nie jest zamordowanie ludzi, to myślę, że raczej nie. Raczej nikogo nie krzywdzisz. Czyli kolejny plus. Śmieją się z ciebie. Ale z czego konkretnie? Z czego konkretnie się śmieją? Że spełniasz się? Czy na przykład nagrywasz na YouTubie? Wiecie co, powiem wam, że szczerze, jak czytam kiedyś w książce, że takie nowe działania, nowe powiedzmy spełnienia pasji, których inni nie rozumieją, przechodzą przez takie trzy fajne punkty. Pierwsze, cię wyśmiewają. Drugie, akceptują. Trzecie, podziwiają. Myślę, że to jest takie bazowe w tym wszystkim. Róbcie swoje, naprawdę. Nie ma czegoś takiego, że ktoś was wyśmieje. Pomyślcie, że ja już mówiłem to chyba z rok temu na filmie. Macie 80 lat, macie rodzinę, macie wnuczków, dzieci, psa, kota, co chcecie. I teraz sobie przypominacie, że 60 lat temu jakiś Kamilek czy tudzież Dagmarka śmiali się z ciebie. Gwarantuję ci to, że na łóżku, powiedzmy na łożu śmierci, nawet żeby brzmiało poważnie, nie wnikasz w te osoby i nie wspominasz, kurczę, oni się 60 lat temu ze mnie śmiali. Ja nie pamiętam, kto się ze mnie wyśmiewał w podstawówce. Śmiali się ze mnie na przykład w przedszkolu, że mam dużą głowę. No i mam dużą głowę, no i co? I co mi z tego? Ale tą głowę nadal mam przy sobie, a ich już nie ma. Nie, naprawdę chcę wam powiedzieć po prostu, że jeśli ktoś się z was śmieje, bo spełniacie swoją pasję, przeczytajcie pierwszą lepszą biografię osoby znanej, osoby bogatej, osoby jakiejś tam mądrej, takiej w sensie, która osiągnęła coś w dziedzinie nauki. Każdy był wyśmiewany, każdy był wyrzucany ze szkoły, nie wiem, Einstein był wyrzucany ze szkoły, Jordan był nieprzyjęty do drużyny uniwersyteckiej i wiele takich przykładów. Za każdym razem, jak zobaczycie jakąś biografię znanego człowieka, on powie, że był wyśmiewany, nie wierzono w niego. I moim zdaniem, krótko podsumowując, nie patrzcie na innych, róbcie swoje, bo to jest dla was, to jest wasza przyszłość, to jest wasza teraźniejszość, a inni... Pff. Ależ dzisiaj ambitne pytania. Kolejne słuchajcie, bo muszę przeczytać, żeby nie zepsuć. Luka. Czy pierwsza miłość jest ostatnia, czy ostatnia pierwsza? Moim zdaniem ostatnia miłość jest pierwsza. Mówimy, pierwsza miłość, o pierwszej miłości się nie zapomina, ale czy na przykład pierwsza miłość to nie jest powiedzmy w granicach podstawówki, gimnazjum, no max liceum? Wiele razy wydawało mi się, że kogoś kochałem. Właśnie jedna rzecz była zastanawiająca. Miłość, faktycznie moje dwie miłości, które myślałem, miłości, dwie miłości, które myślałem, że jestem zakochany, tak naprawdę mnie odrzuciły i później dopiero za kilka lat się zastanawiałem, czy to była miłość, czy po prostu, wiecie, zakazany owoc, że po prostu nie dostałem tego i byłem zakochany, byłem zraniony. Uważam, że ostatnia miłość jest pierwszą, dlatego że z tą ostatnią spędzacie najwięcej czasu. No i co z takiej miłości, że się zakochaliście w gimnazjum, mówiliście sobie, kocham cię Łukasz, kocham cię jakaś tam i się rozstaliście za miesiąc, bo na przykład pokłóciliście się o kolor zasłon. Nie ma sensu, moim zdaniem prawdziwa miłość jest ta, która po prostu trwa długo, która po prostu przechodzi przez jakieś swoje słabsze, mocniejsze momenty, w której są kłótnie, w której są pewne niespójności, ale chodzi najbardziej o to, żeby się dotrzeć i żyć razem w zgodzie. Także jeszcze raz powiem, ostatnia miłość jest pierwszą, bo ostatnia jest najważniejsza. No ale jeśli macie, teraz jesteście w podstawówce, gimnazjum, liceum i mówicie, że kogoś kochacie, ja też to propsuję, bo wiecie, że dużo miłości trwa od liceum do końca życia, więc nie myślcie sobie teraz, że Luka mówi, kurde, miłości nie ma do liceum, więc zerwę ze swoją dziewczyną, zerwę ze swoim chłopakiem, bo Luka tak mówi. Nie, kochajcie się, miłujcie się i bądźcie zakochani. Czy planujemy wyjazd z Polski, wyprowadzkę na stałe z Polski do innego kraju za granicę? Zawsze są takie plany, zawsze marzy nam się troszeczkę jakiś wyjazd na dłużej. Może nie na zawsze, ale na dłużej. Ale nie wiem, ja bym chyba tęsknił za Warszawą, bo lubię to miasto i w sumie jak byłem mały, to sobie myślałem, wyprowadzę się do Włoch, do Madrytu, do Stanów. Miałem wiele miejsc, w których chciałem się wyprowadzić, a teraz sobie myślę, że tak jak już chyba mówiłem to też kiedyś w filmie, że wolę mieć tyle siana, żeby sobie co weekend czy nawet co miesiąc latać gdzieś do krajów, które kocham, których się zakochałem, a w których jeszcze nie byłem.
No i tyle. I po prostu podróżować, a nie przeprowadzać się na stałe, ale to zobaczymy, bo też są pewne plany, też są pewne miejsca, w których byśmy chcieli mieszkać. No i zobaczymy. Chyba, że istnieje taka opcja, że po prostu będziemy po 3 miesiące mieszkać w różnych miastach, w różnych państwach. To by, myślę, było optymalne. Czyli na przykład 3 miesiące Warszawa, 3 miesiące Rzym, 3 miesiące Madryt i 3 miesiące na Eleju. To by było coś. Teraz padłem na ten pomysł, więc odpowiadam, że nie wyprowadzamy się na stałe, ale chcemy mieć taki pomysł, czyli 4 miejsca zamieszkania w rok. Kiedy wspólne filmy z Sarą na przełomie maja i czerwca lecę do Włoch i nagram bardzo dużo filmów z Sarą, żebyście mnie już nie męczyli, bo piszecie cały rok, kiedy film z Sarą, kiedy film z Sarą. Nagram oczywiście. I jeszcze to jest wtedy komunia mojego Olka, a otóż usłyszałem ostatnio, że mój Olek chce mieć kamerę. Chce dostać kamerę na komunię, ponieważ chce zaczynać nagrywać na YouTubie. On gra w tego, jak to się nazywa? Minecrafta i on chce gówniarzyk, rozumiecie? On chce nagrywać na YouTubie, także kupię mu tą kamerę. No i co? I zobaczymy, jak małolacik sobie poradzi. On ma 9 lat, ciekawe. 9? Nikola ma 8. Nie, on ma więcej, on ma z 11 lat. To już może nagrywać. Są youtuberzy, którzy mają 11 lat, prawda? No nie wiem, w każdym razie naobserwował się mnie i chce nagrywać od roku, marzy mu się kamera, no to chcesny tatuś zakupi mu kamerę i zobaczymy. Ale wracając do pytania, maj, czerwiec z Olkiem, z Sarą, wspólne, 1 000 000 filmów, czekajcie. Kolejne pytanie, czy oglądacie z Angeliką swoje filmy, w sensie, że nawzajem? To jest ciężkie pytanie, dlatego zależy, jak jest nagrywane, bo naprawdę, kiedy ja nagrywam z Angeliką ten film, później z nią montuję i później jeszcze muszę go oglądać, tak samo mam u siebie. Uwierzcie mi, że jak nagrywam swój film, później montuję go przez 2 godziny i na koniec muszę obejrzeć go jeszcze tak w ramach sprawdzenia kompletnego. Ostatni raz, już jest wszystko zmontowane, wszystko fajnie, play. To mój film oglądam tak, Boże, jeszcze 9 minut. Jeszcze 8.30, jeszcze 8. Swoją drogą, mam nadzieję, że wy tak tego nie oglądacie. No i naprawdę, kiedy widzisz 900 razy dzień dobry wszystkim, dzień dobry wszystkim, dzień dobry wszystkim. Mówisz, kurczę, szybko, żeby ten film wrzucić. Także wracając do pytania, oglądamy swoje nawzajem, ale wolę totalnie nie mieć z tym filmem nic wspólnego i dopiero obejrzeć go pierwszy raz na YouTubie. Bo jak leżę sobie w łóżku i słyszę 900 razy moje jakieś śmieszne żarty na Angeliki w filmach, albo Angeliki powitanie, hej kocha, to już bania mi pęka, więc oglądamy, ale jest to ciężkie zadanie. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Wiem, że trochę mam głos taki zamulony, ponieważ jestem chory. Oczywiście jest ciepło na dworze, to ja musiałem zachorować, także za co was serdecznie przepraszam. Piszcie w komentarzach, czy podobał wam się ten film, piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie, żebym nagrywał takie stacjonarne, bo vlogów teraz będzie po sufit, ale czy chcecie jakieś filmy, na których siedzę i rozmawiam do was, bardzo chętnie to nagram. Jeśli jesteście tutaj nowi, koniecznie zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, bo jak ja dodaję film i na telefonie wam zrobi drr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 
zostawcie subskrypcję. No i dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Mam nadzieję, że do zobaczenia już niedługo. Siema. Na razie.